postanowiliśmy odwiedzić jedno z bardziej rozpoznawalnych muzeów motoryzacji w Europie, czyli Top Mountain Motorcycles Muzeum, które mieści się na granicy Austrii i Włoch. Stało się ono bardzo sławne zaraz po tym, kiedy uległo praktycznie całkowitemu spaleniu. Odbudowano je, odtworzono kolekcję. Idziemy ją zobaczyć. Widać nas bardzo fajny polski albo włoski akcent. Zobaczcie, mamy tam Fiata 126. Pytanie, czy 126, czy 126P. Idziemy oglądać motocykle. Zobaczcie, oprócz muzeum jest tutaj kawiarnia, można napić się kawy. Zapowiada się bardzo ciekawie. Wejście do muzeum jest również stacją kolejki górskiej. Tak troszeczkę jest to, nie wiem, czy ta stacja jest czynna. Wygląda na to, że może być czynna, liny gdzieś prowadzą, więc bardzo fajnie to wygląda. O, jest i Harley Davidson na dzień dobry, skuter śnieżny Harley'a i do tego jakiś wszędochod, wersja austriacka, górska. Zwiedzanie rozpoczynamy od dołu. Na dzień dobry, słuchajcie, Indian. I to z takich najśmieszniejszych czasów Indiana, kiedy próbowano go po raz pierwszy reaktywować, czyli tak naprawdę składak z wielu części, silnik SNDS-a, bardzo dużo akcesoryjnych gratów złożonych w kupę i nazwanych Indian. Dalej mamy motocykl, który, co ciekawe, już stoi w muzeum, a jest z roku 2024, ale jest to Ducati Street Fighter V4 w wersji Lamborghini. Idąc dalej, mamy... Nigdy nie umiałem wymawiać prawidłowo tej nazwy, więc jeżeli ją przekręcę, to bardzo przepraszam. Barge Superior, czyli taki, można powiedzieć, superbike, klasyczny, tutaj w swojej nowej odsłonie, próba reaktywacji marki, 2017 rok. Fajna perełka, fajnie, że tego typu marki próbowano odtwarzać, ale oczywiście nie przyniosło to większej sprzedaży. I oczywiście kolekcja, zobaczcie, bardzo fajnych, klasycznych amerykańskich motocykli. Jest Indian Chief, jest Sport Scout, jest Harley Davidson Knucklehead, jest oczywiście drugi Knucklehead. Tutaj mamy Indiana Chiefa kolejnego, Vincent. Zobaczcie Vincenta. Jump Vase Sidecar i tutaj dość ciekawa rzecz, zobaczcie jego opony, on jest postawiony na takich oponach, jakby to miało się ścigać gdzieś po jakichś torach ziemnych czy torach trawiastych, a dalej jest jeszcze ciekawiej. Mamy żużlówki i o ile ta żużlówka nie budzi żadnych wątpliwości, wiadomo co jest za motocykl, to zobaczcie kolejny, to jest żużlówka, ale w wersji Sidecar. Muszę się chyba dokształcić tej materii. Nie wiem, czy to jest stricte żużlówka, bo posiada z przodu hamulec bębnowy, więc tak trochę dziwnie jak na żużlówkę. Jest to austriacki produkt o nazwie Mach. Bardzo fajna maszyna. Sprawdzę dokładnie, gdzie to się ścigało. Spróbuję ustalić. Mamy żużlową Jawę, jeszcze kilka innych motocykli żużlowych. Kolejna Jawa, jeszcze jedna Jawa. Także fajna kolekcja, jeżeli ktoś lubi żużel. Tu bardzo fajna żużlówka z otwartą klawiaturą i z bardzo ciekawym zasobnikiem paliwa do gaźnika. A tu można powiedzieć przedwojenny motocykl adventure'owy. Zobaczcie, jaka ładna Sahara w wydaniu Pucha. Puch, Push, jak kto woli. Motocykl chyba faktycznie służył w tamtych regionach, biorąc pod uwagę naklejki, zobaczcie. To wszystko fotoaparaty, czyli prawdopodobnie jakiś fotograf, adwenczerowiec jeździł tym po Afryce. O, mamy tutaj nawet cały filmik, zobaczcie, o tej wyprawie. Mamy zdjęcie z tyłu przedrukowane. To była jakaś fajna, gruba wyprawa. I znowu, niestety, no moja znajomość niemieckiego nie pozwala mi na zrozumienie, o czym oni mówią. Ale bardzo fajnie, że tego typu motocykl zachowany w pełnym oryginale można dziś zobaczyć. Tak rozpoczynał się adventure. Jak się okazuje, jest tutaj dużo większa kolekcja pojazdów, które przecierały szlaki i rozpoczynały taką, można powiedzieć, adventure'ową turystykę. Zobaczcie, tutaj mamy przepiękny samochód Steyr. Tu mamy kolejny motocykl i całą kolekcję rzeczy, które zostały tutaj przywiezione, zdjęć, fotografii i jednego pięknego busika, który można powiedzieć jest jednym z zapewne pierwszych kamperów. Zobaczcie, jak ładnie się tutaj prezentuje.
Słuchajcie, i bardzo fajną rzeczą jest to, że tego typu samochód, który dzisiaj każdy by stwierdził, że absolutnie to się do niczego nie nadaje, tym to najwyżej do muzeum, ludzie objeżdżali tym takie kraje, które wtedy były mega dzikie i nie potrzebowali do tego 45-calowych kół w swoich patrolach, 80 metalowych zderzaków. Wystarczyło wsiąść i pojechać. I dokładnie to samo tyczy motocykla. Chodźcie, przyjrzymy się takiemu ekwipunkowi wyprawowemu z tamtych czasów. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to są dwie tablice. Pewnie wjeżdżał do krajów, gdzie trzeba było go zarejestrować. Zobaczcie, na lampie mamy owinięty kawałek linki, żeby dało się go w razie czego zapewne skądś wyciągnąć. Mamy dwie boczne sakwy na przednim zawieszeniu, butelka na olej, pięknie zamocowana, torba na aparat zakładam, bo tamten miał tak na aparat, jakieś plandeki przeciwdeszczowe albo przeciwpiaskowe, trudno powiedzieć, ale jakieś plandeki przed schowaniem się. Kolejne sakwy, po dwóch stronach takie same, plecak, mierażka na wodę, słuchajcie, jest pompka, opona zapasowa, grubsza lina i tu jest bardzo fajna rzecz, zobaczcie. Saperka w razie problemów do wykopania się z opresji. To musiała być bardzo znana wyprawa. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Wtedy nie było internetu. Nie można było zapytać, jakie opony do Sahary. Kolejna wyprawówka. Fajnie opisane na tablicy, co jest czym. Tutaj jedna rzecz mnie urzekła. Zobaczcie, mam bambusowe kijki. Zakładam, że są to kijki do namiotu. Natomiast kolejna fajna rzecz w nim. Lina jak w poprzednim, olej, bardzo fajna butelka oleju i znowu ta właśnie torba na baku z napisem fotoaparaty, filmy, więc zakładam, że do tego to im służyło. Słuchajcie, tutaj mamy przepięknego Opla Olimpię w wersji z namiotem dachowym i co się okazuje, cała ta kolekcja tych adwenturowych pojazdów jest jednego człowieka. To wszystko należało do jednego faceta, który nazywał się Maximilian Reichs, nie potrafię tego wymówić, ale to wszystko służyło do tego, żeby on mógł fotografować i odkrywać nowe kraje, nowe lądy dla Austriaków i Niemców, bo tutaj później z tego były prezentowane filmy dokumentalne. O ile dolna sala wywarła na nas ogromne wrażenie ze względu na adwenturowe tematy, którym została poświęcona, o tyle górna po prostu ja się rozpłynąłem, jak tutaj wszedłem. Zobaczcie, to wszystko, co widać po tej stronie, to wszystko są motocykle wyścigowe, oryginalne, z wyścigową historią. Coś niesamowitego. Ja nie będę wam prezentował po kolei wszystkich sztuk, bo musiałbym tutaj naprawdę ten film zrobić na kilka godzin. Przyjedźcie tutaj, warto. Wpiszcie sobie to koniecznie na taką listę, że trzeba to miejsce po prostu odwiedzić. Spójrzcie, co tu stoi. Mamy wyścigowy Moto Guzzi. Pamiętacie pewnie z ostatnich rolek, jak opowiadałem o tych leżących cylindrach Moto Guzzi. Tutaj można go zobaczyć na żywo. I co fajne, stan jego zachowania jest prawdopodobnie oryginalny. Widać przepiękny, oryginalny lakier, te wszystkie zdobienia. I wygląda na to, że jest to motocykl na chodzie. Dlaczego? Dlatego, że ma pod spodem wycieraczkę do wyłapywania oleju, czyli jest zalany olejem, więc to, że on cieknie, to znaczy, że prawdopodobnie pracuje. Zobaczcie te przepiękne agrafkowe zawory. Boże, agrafkowe sprężyny z otwartymi zaworami, coś niesamowitego. Norton Birmingham z 1933 roku, a powyżej kolejne przepiękne, czerwone, takie siarczysto czerwone Moto Guzzi. Przepiękny racz. DKW, zobaczcie jakie ładne i co ciekawe, to DKW jest chłodzone cieczą. Też bardzo fajna maszyna. Excelsior. Przepiękna motoparilla. Coś, co naprawdę niewiele osób w Polsce zna. Zobaczcie, jak fajny wyścigowy motocykl. Ta poduszeczka, którą widzicie na baku, służyła do tego, żeby kierowca mógł sobie o nią opierać brodę, chowając się za tą maleńką owiewką. Vincent HRD. Niesamowite motocykle. CZ-a.
czeski przepiękny wyścigowy motocykl, Norton kolejny, niesamowite, tutaj zobaczcie jaki fajny motocykl, marki, której przyznam, ja nie znałem do tej pory, pierwszy raz widzę taką markę, Dennis Jones, to jest Wielka Brytania, prawdopodobnie jakiś wyścigowy prototyp, zobaczcie, to ma 4 cylindry, 2 wałki rozrządu, mega fajna maszyna. Tu kolejny tego typu prototyp. Zobaczcie, również brytyjski i również czterocylindrowy. Kolejna czterocylindrówka, tym razem Benelli. Zobaczcie, jakie piękne Ducati. 500 też z GP, oryginalna wyścigówka. Powiem Wam tak, im bardziej oglądam te wyścigowe, zabytkowe pojazdy, tym bardziej nabieram chęci na powrót do klasyka. Mega ciekawa maszyna, zobaczcie. ZIS, to jest Soviet Union, czyli Związek Radziecki. 17 koni, 92 cm sześcienne. Chłodzenie cieczą. Bardzo fajna maszyna. Tutaj pisze, że jest to jakaś maszyna do bicia rekordów. Zachwycając się dolną półką, prawie przeoczyliśmy górną. Zobaczcie, mamy i wyścigowego Harley'a, bardzo fajne JH i to taka wyścigówka z krwi i kości. I mamy Badge Superiory. Zobaczcie, jaka piękna kolekcja tych motocykli stoi tu u samej góry. Coś niesamowitego. Cała kolekcja wyścigowych motocykli BMW i coś, co jest tutaj bardzo fajne, jest to poukładane chronologicznie. Wchodzimy do sali, najpierw mamy najstarsze wyścigówki i im dalej się kierujemy, tym są nowsze. Już nie mogę się doczekać, co będzie na końcu tych nowych wyścigówek. Za mną kolekcja wyścigowych modeli NS-u, ale zobaczcie, jak wcześniej przekonano się o tym, że aerodynamika ma gigantyczne znaczenie. Tu mamy bardzo fajny pomysł na kombinację z aerodynamiką, ale moim zdaniem to jest coś, na czym wzorowali się później konstruktorzy czy też projektanci BMW GS. Ten ryjek wszyscy znamy. Zaczynają się czasy trochę bardziej współczesne. Tu mamy Kinga, tutaj mamy przepiękną Jawę. Nie pokażemy Wam tutaj wszystkiego, przelecimy tylko przez to tak naprawdę, żeby Was zachęcić do odwiedzenia tej kolekcji, bo jest niesamowita. Jawy i CZ-y, które niewątpliwie kojarzą nam się z KDL-em, raczej uchodziły za motocykle w porównaniu do motocykli japońskich wtedy troszeczkę herlawe. Natomiast zobaczcie tą Jawę. Tutaj mamy Jawę z 69 roku, 350 o mocy 65 koni. To wręcz niewyobrażalna moc jak na 350 w czasach KDL-u. Przepiękny bębnowy hamulec wyścigowy. Naprawdę majstersztyk. Czesi budowali takie motocykle i co ciekawe, Czesi ścigali się na nich i to z niemałymi sukcesami. Silnik tej Jawy to dwusuwowa wyczynowa V4, oczywiście chłodzona cieczą. I znów troszeczkę KDL-u. Zobaczcie, przepiękne wyścigowe MZ-ki, które również odnosiły niemałe sukcesy. I zaczyna się coraz bardziej nowocześnie. Zobaczcie, przepiękne Suzuki, przepiękna Aprilia. Jest tego tutaj masę. Ale jeden motocykl chcę Wam pokazać, bo jest bardzo nietypowy. Zobaczcie, Yamaha FZ750R, ale o ile motocykl, wszyscy znamy, my mamy zresztą taką FZ-kę u siebie, zobaczcie jak ma rozwiązane zawieszenie. To były przepiękne czasy, kiedy poszukiwano różnych rozwiązań i nie było takiej obawy, że idziemy tak jak wszyscy. Nie, spróbujmy zrobić coś swojego. Zobaczcie jak fajnie jest zrobione to zawieszenie. Ta Yamaszka nie jest odosobniona, tutaj mamy dwie Elf Hondy, bo to Elf był jakby
prekursorem kombinacji z tym zawieszeniem. Taka mała ciekawostka. ZXR 7, to już się wydaje tutaj prostym motocyklem. I na tym koniec wyścigówek. Ta kolekcja jest piękna, ja tylko opowiedziałem Wam o jej kawałeczku. Warto natomiast, jeszcze raz podkreślam, przyjechać zobaczyć to samemu. Dalej mamy, zobaczcie, przepiękną kolekcję japońskich motocykli z najpiękniejszych lat japońskich konstrukcji, bo wtedy Japończycy byli mega odważni i produkowali motocykle, które zaskakiwały świat. Monkey. Jest i maluszek Monkey. Bardzo fajnie. Cała kolekcja Forek, cała kolekcja Hond, które były, można powiedzieć, przełomowe. Buell, zobaczcie, jaki piękny Buell, jeszcze przy współpracy jak najbardziej z Harleyem, bo to są tak naprawdę początki współpracy Erika Buella z Harleyem. I ten motocykl był prawdziwą wyścigówką, to jeździło w wyścigach. Jest też malutka kolekcja skuterów, malutka na tle innych, ale zobaczcie jedną bardzo fajną rzecz. KTM, taki ładny, z kaczuszką. Mamy i skuter Moto Guzzi, zresztą bardzo ciekawy skuter, na dużych kołach, z kołem zapasowym, jak widzicie. I z tymi dużymi kołami jest związana pewna historia, zapewne kiedyś ją Wam opowiemy na łamach naszego kanału, bo Moto Guzzi nigdy nie produkowało skuterów na małych kółkach i była to troszeczkę taka niepisana umowa, ale z kim i o czym, to zapewne kiedyś. Niesamowita kolekcja Indianów i to nie tylko tych, które znamy na mocarnych, dużych silnikach V2. Tutaj mamy parę sztuk motocykli, które miały uchronić Indiana przed brytyjską ekspansją na rynek amerykański. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy, ale motocykle niewątpliwie są bardzo fajne i bardzo ciekawe. Tutaj zobaczcie, jak pięknie wyglądał taki Indian, który nie jest V-ką. Dwa cylindry, czterosów, 20 koni, 440 cm. Motocykl, który miał ocalić Indiana, tak naprawdę był dla niego troszeczkę gwoździem do trumny. Ale mamy tutaj najpiękniejszego, inaczej, może nie tak, najbardziej znanego Indiana na świecie. Chodźcie. Indian jest tak naprawdę tutaj chyba najczęściej prezentowaną marką, ale zobaczcie to piękne. Piękne, tak, coś, co stoi na podeście. Niewątpliwie jest to motocykl, który zna każdy, czyli Indian Barta Monroe. Indian, najszybszy Indian na świecie. Indian, który bił rekordy prędkości. To cudo ustaliło rekord prędkości, tam jest nawet napisane 331 km na godzinę w przedwojennym Indianie zabudowanym taką wielką osłoną. Mamy indiański pomysł na skramblery. Zobaczcie, jaki fajny skramblerek 500-teczka Indiana. I to taki już dość późny. 37 koni z 1970 roku. Mamy i rodzynka. Zobaczcie, Harley Davidson JD wśród indiańskich braci. Tutaj mamy kącik poświęcony włoskiej motoryzacji. Oczywiście przepiękne Moto Guzzi 750S, Benelli 750 SEI, zobaczcie, Laverda, Ducati 750 Supersport, MV Agusta czterocylindrowa, kolejne Ducati 900 Supersport, Bimota, masa mega rzadkich i mega fajnych motocykli. Bardzo często posiadacze KTM-ów lubią być uszczypliwi dla posiadaczy chopperów. A tutaj proszę bardzo, oryginalny KTM Comet Chopper z roku 1981. I KTM miał, jak widzicie, przygodę z tego typu motocyklami. Choć szczerze, choppery wolę w wydaniu amerykańskim niż austriackim. Motocykl, który zapewne większość z Was kojarzy. Mammut Minch. Proszę bardzo, stoi sobie tutaj. Można go sobie obejrzeć na żywo. Cała wysepka poświęcona tym razem włoskiej motoryzacji, a wśród nich jeden bardzo fajny motocykl. Zobaczcie, jaka piękna Moto Guzzi California. W jednej z pierwszych wersji, jeśli nie w pierwszej, od razu rzuca się w oczy śliczny, aluminiowy, polerowany zbiornik paliwa. W jednej z naszych rolek poruszaliśmy temat tylnego zawieszenia w Moto Guzzi. Zobaczcie, tutaj co prawda dużo nowszy model, ale o
prawie identycznej konstrukcji, jeżeli chodzi o tylne zawieszenie. Najfajniejszą rzeczą jest tutaj ten skręcany, cierny amortyzator. I znów Ameryka, tym razem w dużej ilości harlejowska. Zobaczcie, mamy tutaj przepiękne panheady, mamy szowle, jest tak naprawdę wszystko. Tutaj mam jakiś ciekawy motocykl z silnikiem Wankla, nieznanej mi całkowicie marki Van, Win, nie wiem nawet jak to wypowiedzieć. A obok stoi Norton Commander. Co je łączy? Oczywiste. Zresztą cała ta wyspa jest poświęcona, zobaczcie, brytyjskiej motoryzacji. Mamy Bessy, mamy Nortony, mamy Triumfy. Kolejna wysepka niemiecka, a tu obok znów kolejna wysepka z Indianami. Jest i przepiękny czterocylindrowy Indian, a z tyłu za kamerą mamy, zobaczcie, całą kolekcję motocykli służących do wyścigu z wózkami bocznymi, czyli tak zwanych sidecarów. Bardzo fajna. Idąc dalej, zobaczcie, jest i cały offroad. Jeśli myślicie, że widzieliście już wszystko, to zobaczcie to. To jest crossowe Suzuki z wpakowanym silnikiem z GSA 500. Oczywiście z czterocylindrowego GSA 500 z 1977 roku. Nie wiem, gdzie to cudo startowało. Pewnie jakaś Baja albo coś takiego, bo w 1977 roku może przygotowywano to na Dakar. Nie wiem, ale naprawdę jest to mega ciekawa konstrukcja. Wpakowanie czterocylindrowego silnika do, jakby nie patrzeć, motocykla crossowego. Na tle oczywiście tych wszystkich enduraków natychmiast w oczy rzuca się ten przepiękny motocykl. To jest motocykl legenda. Każdy doskonale zna ten motocykl. Wzorzec, można powiedzieć, dzisiejszych adventurerów, czyli KTM 950 Rally, ale ten KTM należał do samego Fabrizio Meoniego. Przepiękny motocykl z przepiękną historią. Obok druga wyścigówka. Już tym razem nie z prawdziwego Dakaru, w którym niewątpliwie to jechało, tylko już z Dakaru, kiedy przeniesiono go do Ameryki Południowej. I to jest motocykl również po bardzo znanym zawodniku, po marku Koma. Bardzo fajne motocykle. Wszyscy zapewne kojarzycie Servicara z Harley'a, ale zobaczcie, jak fajnym pojazdem był Servicar, tak można powiedzieć, z Moto Guzzi. Służył do czegoś by innego mógł służyć włoski Servicar. Służył do wożenia wina. Wedle plakietki jest to włoski Fiat 126 i to w najfajniejszej wersji, czyli Abarth. I już się rozwiązało. Jest i oryginalny motocykl KTM-a z MotoGP. Proszę bardzo, 1000 cm sześciennych, 265 koni. Motocykl oczywiście po Aleksie Hoffmanie. Bardzo, bardzo fajne jest to, że te motocykle stają się już, można powiedzieć, obiektami muzealnymi, a nie gdzieś giną w historii, jak to często miało miejsce dawniej, tak? Kiedyś nie przywiązywano tego takiej wagi. Teraz motocykl kończy karierę wyścigową i natychmiast trafia do muzeum. Znajomy kształt owiewek, zobaczcie. Nasz twin jest postawiony dokładnie na tych owiewkach, czyli na owiewkach z KTM-a RC8. Tutaj jest wyścigówka po Chrisie Fillmore, jeśli dobrze wymawiam to nazwisko. Bardzo fajnie, że można tutaj te motocykle zobaczyć. Dla tych, którzy lubią cztery kółka, zobaczcie, też coś się znajdzie. Mamy bardzo fajną kolekcję dziwacznych samochodzików. Zanim Moto Guzzi wpakowało wzdłużnie V-twina do ramy, robili to już wcześniej inni. I co ciekawe, zobaczcie tutaj motocykl. To jest motocykl Walter z czeskiej Pragi. Zobaczcie ten śliczny silnik w układzie V z wałem umieszczonym wzdłużnie.
Jeszcze jedna wzdłużnie umieszczona fałeczka, tym razem z roku 1903, motocykl francuskiej marki Moto Cardan. A tak się tak naprawdę to wszystko zaczęło, czyli Daimler z roku 1885, czyli pierwszy wyprodukowany na świecie motocykl. Przynajmniej tak zostało to ustalone, że ten pojazd był pierwszy, który możemy uznać za prawdziwy motocykl, czyli dziadek wszystkich dzisiejszych motocykli. Magiczna moc pół konia. Tutaj mamy cały sektor, zobaczcie, poświęcony początkom motoryzacji, początkom oczywiście motocyklowej motoryzacji. I powiem tak, podsumowując to wszystko, jest to chyba najlepsze muzeum, w jakim do tej pory miałem przyjemność być. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś przejeżdżając w tych okolicach nie zajrzał do niego, jeśli jest motocyklistą. Przyjedźcie tutaj, zobaczcie sami. To, co Wam pokazaliśmy, to jest dosłownie namiastka tego, co można tutaj zobaczyć. A każdy z tych eksponatów, który tutaj się znajduje, jest naprawdę niesamowity. Ja jestem tak zauroczony, że mógłbym stąd nie wychodzić przez najbliższe kilkanaście godzin. Dziękuję i zapraszam na kolejny materiał.